Witajcie wszyscy bardzo serdecznie gorąco w kolejnym odcinku Halloweenowym na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam sposób na zupełnie darmowego Halloweenowego konia. Nie tego, ale takiego zielonego, którego właśnie teraz widzicie. Także co pierwsze musimy zrobić? Musimy wjechać oczywiście do twierdzy galopującego Thompsona. I jedziemy nasz ukochany, nawiedzony szlak. Czekajcie, od razu sobie w sumie zrobię zadankę, bo czemu nie? Możliwe, że będziecie musieli tutaj wyjeżdżać kilka razy, ponieważ musi nam się wylosować jakby ten koń po prostu w tym nawiedzonym szlaku. Także no od razu sobie to zrobię. Dobrze, jesteśmy już na nawiedzonym szlaku i jedziemy sobie na razie prosto. I w tym momencie zjeżdżamy sobie tutaj i ja akurat w dzisiejszym dniu mam szczęście. Tak, ale jestem chora, jak słychać. I mam tego konia. Ogólnie nie musicie mieć go za pierwszym razem, po prostu musicie to zrobić kilka razy, aż w końcu się wylosuje. Będzie to jakiś bardzo długi czas, ponieważ tych scenariuszy tutaj nie ma zbyt dużo, dlatego klikamy sobie go. Jak widzicie, on się teraz zamienia. I tadam! Mamy tego konia! I wszystko działa. I dopóki nie wylogujecie się z gry, będziecie go po prostu mieli. Ogólnie, jak tutaj widzicie, dalej mam jakby swojego konia, bo mój koń tam nazywał się Ever i jakby mam go dalej. Także no, nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy jak, ale mamy darmowego konia, także korzystajcie po prostu. Jeszcze pokażę Wam, że na pewno to wszystko działa, gdy stąd wyjadę. Jeżeli nie macie żadnych hałmowych koni, to jest super alternatywa naprawdę. Także no, korzystajcie z tego, bo to jest uważam mega fajne. Jak widzicie, nawet gdy coś mi uderzy, to mam dalej tego konia. Nic się tutaj nie dzieje. I wjeżdżamy sobie tutaj do portalu, powrót w bezpieczne miejsce. I tadam! Mamy dalej tego konia! Jak widzicie, wszystko działa. Nawet mamy tutaj normalnie interfejs. Jak wcześniej nie było, tak normalnie już teraz jest. Nie pokazuje nam się zdjęcie naszego konia, no ale jak widzicie, mamy innego konia tego. No i tak mamy sobie takiego halloweenowego konia. Dobra, sprawdzimy w ogóle, czy inni gracze to widzą. Bo w sumie nawet nie wiem, czy to jest właśnie błąd, czy tak miało być. Wydaje mi się, że tak miało być, bo naprawdę wszystko działa normalnie. Tak i to bardzo ładne. Dobrze, czyli inni gracze też to widzą i wydaje mi się, że to nie jest błąd, miało tak być. Także macie tutaj super poradnik, jak mieć darmowego konia halloweenowego i będziecie mieli go tak długo, aż nie wylogujecie się z gry. Także mam nadzieję, że taki film Wam się przydał. Oczywiście korzystajcie z halloweenowego darmowego konia. No i do zobaczonka. Pa!